W tym momencie chciałbym, słuchajcie, żebyśmy wznieśli okrzyk na tych wszystkich naszych szaraków, którzy pielgrzymują z nami internetowo. Co wy na to, bo oni nas usłyszą, jak sobie nagramy teraz dla nich. Uwaga, jakiś może okrzyk dla nich specjalnie. To może... czy jest... A, Brunejka, tak? Szara Brunejka! Siła! To dla wszystkich naszych słuchaczy internetowych. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy, że idziecie z nami, się z nami modlicie. Wracając do tematu konferencji wczorajszej i przedwczorajszej trochę i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, pozwólcie, że skończę o 3P. Poznać, przyjąć, przekroczyć. Dla takiej informacji, jak już wam powiedziałem, ta zasada 3P, ja to wziąłem od pewnego dominikanina i wyobraźcie sobie, jednak nie jest to ojciec Adam Huspak. Bo okazuje się, że dominikanie to coś więcej niż tylko ojciec Adam Huspak. Kochani, to jest ojciec Tomek Gaj, który napisał taki artykuł do jednego z miesięczników W Drodze. Właśnie w tym temacie akceptacji samego siebie, tak ogólnie rzecz ujmując. Poznać, przyjąć, przekroczyć. Powiedzieliśmy sobie o tym, że pierwszą zasadą, którą stosujemy, to najpierw jest poznanie tej rzeczywistości, która gdzieś jest w naszym sercu, a która sprawia nam jakąś trudność. Jeśli jest coś, co chciałbym sobie zmienić, najpierw muszę to poznać. Poznać, czyli zrozumieć, jak to działa. Spróbować odkryć, co jest głębiej. Jak powiedziałem, nasza konstrukcja psychiczna jest trochę takim szkieletem, do którego dostęp mamy tylko z zewnątrz. I czasami na tej konstrukcji mogą pojawić się jakieś wady, czy jakieś nierówności, czy jakieś zakrzywienia, zniszczenia, zapada się coś tam. I trochę jak z namiotem, tak? Jeśli chcę, patrzę sobie na niego z zewnątrz i widzę, że coś nie działa, jakoś stoi krzywo, to muszę zajrzeć do środka i zobaczyć jego konstrukcję od środka, żeby móc usunąć problem. I no i trochę tak jest. Też z nami. Czyli poznać, zrozumieć głębiej. Często też się tak zdarza, że można sobie iść w takim kierunku właśnie zadawania sobie pytania, dobrze, ale co to jest? Dlaczego się to dzieje? Jaki jest powód, jaki jest cel tego? Co mi to daje? To też jest bardzo ważna rzecz. Czy ja z tego coś mam? I jak już mniej więcej próbujemy to poznać, oczywiście, wiecie, to się nie dzieje etapowo, tak? To się trochę dzieje naraz. To nie jest tak, że jak już najpierw poznaję, potem przyjmuję i potem przekraczam. To tak nie działa, to się dzieje trochę równolegle, niemalże automatycznie. Czy potrzeba jest takiego właśnie działania równolegle w tych trzech wymiarach poznania, przyjęcia i dopiero potem przekroczenia. Ale kiedy poznaję tę rzeczywistość, to czego ona potrzebuje przede wszystkim, to jest moja miłość. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Moja miłość, czy generalnie chyba miłość. To wszystko, co jest chore we mnie, słabe, grzeszne, potrzebuje uzdrowienia, a uzdrowić może to tylko miłość. I trochę potrzeba, żebyśmy tej rzeczywistości naszego serca, tym smokom, które gdzieś się pojawiły, jak już wam przytaczałem tutaj bajkę, jak wytresować smoka, okazali miłość, okazali troskę, współczucie. To jest rzeczywistość naszego wnętrza, która jest taka, jaka jest, właśnie z braku miłości. Więc te różne potwory i smoki, które kryją się gdzieś w nas, siedzą w jakichś jaskiniach, norkach, pochowane, przykryte jakimiś pancernymi drzwiami lęku, potrzebują po prostu miłości. Przypomina mi się tutaj inna bajka, którą bardzo lubi
nasz współbrat Rafał, który szedł z nami przez pierwszy dzień. Bardzo mi się też podoba, pozwólcie, że tutaj przytoczę i zacytuję tym razem Rafała Wardowskiego. A nie siebie, ani dominikanina. Ja nie potrafię tego tak dobrze oddać jak on, ale znacie bajkę Muminki? Muminki to jest taka bajka o takich zwierzątkach, które mieszkają sobie w Dolinie Muminków. Wszyscy pewnie widzieli, a przynajmniej kojarzą. I wiecie, kto jest takim, kogo najbardziej muminki się boją na świecie? Buka. Buki. Otóż to. Otóż to. Buka przychodzi i wszystko zamraża. Buka przychodzi i wszystko zamraża. I pewnego dnia tak się zdarzyło, że przyszła do nich znowu buka. No i w wielkim, wielkim skrócie i uproszczeniu, mama Muminka szukała czegoś w torebce. I przypadkiem wypadło z jej torebki wypadło serduszko. I buka zobaczyła to serduszko i była cała taka Muminki trochę się tak skonsternowały, co jest grane. No i patrzą, że to serduszko leży. No i mama Muminka wzięła to serduszko i przykleiła buce w miejscu, gdzie jest serduszko. I buka była wtedy taka i poszła. Czyli, mówiąc inaczej, twoja wewnętrzna buka potrzebuje miłości. I potrzebuje tej miłości nie tylko od Pana Boga, ale także od ciebie. Ty też możesz, pierwsza, okazać miłość tej rzeczywistości, po prostu ją przyjmując. Co to znaczy przyjąć? Co to znaczy pokochać? My mamy taką tendencję, zostaliśmy trochę tak wychowani i nauczeni, że wszystko w sobie oceniamy, że jest dobre albo złe. To jest bardzo ważna umiejętność i bardzo potrzebna, abyśmy umieli odróżniać dobro od zła. Ale czasami, kiedy ta umiejętność staje się naszą jedyną umiejętnością, to zaczyna się robić niebezpiecznie, ponieważ zaczynamy w sobie pewne rzeczy dostrzegać i oceniać jako dobre i złe. A kiedy doświadczamy czegoś trudnego, co w nas jest, to raczej oceniamy to jako złe. A stąd już bardzo blisko do tego, żeby właśnie zacząć się tego bać, zacząć przed tym uciekać. Więc i to może być bardzo trudne w pierwszym rzędzie, że przyjąć tę rzeczywistość mojego serca, moją słabość, mój grzech, to jest przestać się za nią karać, przestać się za nią oskarżać. Pamiętacie, mówiłem wam o tym, że zły duch jest oskarżycielem. On bardzo mocno właśnie bazuje na tej naszej umiejętności oceniania dobra i zła i trochę ją wykrzywia. I poprzez lęk, wzbudzanie lęku w naszych sercach, stara się wzbudzić w nas takie przekonanie, że wszystko, albo prawie wszystko jest złe. Może jakoś nie będę się szedł w tym kierunku, ale pierwsze, co wam chcę powiedzieć, to, że starajcie się po prostu nie oceniać tego od razu, mówiąc, że to jest złe, że powinno być inaczej. Po prostu przyjąć to jest właśnie zgodzić się na to, że to jest. Ja na razie nie mam na to wpływu. Tak jak wczoraj mówiliśmy o tym, pokazać miłość właśnie w taki sposób, w jaki miłość okazuje Pan Bóg. Okej, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, w tym moim sercu, moja buko, mój smoku, mój potworku, który właśnie wylazłeś sobie z tej jaskini. I teraz przyjąć to właśnie to przyjęcie to jest bardzo ważny moment. Niemalże tutaj często się chyba dokonuje najwięcej i chyba najgłębsza i taka
taka chyba najgłębsza i najważniejsza przemiana. Przyjmując samego siebie, przyjmując swoją słabość, okazując jej miłość. Czy przyjmując też miłość, którą Bóg okazuje wobec mnie i mojej słabości. Mam szansę uwolnić moje serce od tego takiego oceniającego nieustannie każdy mój krok policjanta, kontrolującego moje wnętrze, tego, o którym mówiłem wam jeszcze parę dni temu, ale uwolnić nie w taki sposób, że on przestaje istnieć, ale że on przestaje mieć nade mną tak całkowitą i totalną kontrolę we wszystkim. Tego takiego wewnętrznego głosu, który za wszystko mnie krytykuje. Który za wszystko... No właśnie. Za wszystko chciałby, żebym został ukarany. I w tym momencie przypomina mi się kolejna historia o muminkach. Druga z moich ulubionych. Jak pewnego razu włóczyki uratował dzieci. Czy dzieciaki. Już nie pamiętam dokładnie, jak one są nazwane. Otóż włóczyki trafił do pewnego miejsca. To było w trakcie powodzi. Ten szczegół pewnie nic wam nie mówi. Natomiast w trakcie tej powodzi trafia do pewnego miejsca. Jest to ogród, ogrodzony wysokim płotem, w którym jest bardzo równo przestrzeżony trawnik, w którym jest bardzo wszystko, wiecie, tak. Alejki są takie, takie wyciuciane, takie, że aż och i ach, i wszystko się tam świeci, jest błyszczące. Takie pod linijkę, wiecie, rozumiecie. Jest tam właśnie dozorca i jego żona, którzy opiekują się grupą dzieci, które tam przychodzą. No i te dzieci są takie smutne, siedzą w piaskownicy. I wszędzie, gdzie jest ten ogród, są różnego rodzaju tablice, na których jest napisane: nie wolno biegać, nie wolno śmiać się, nie wolno gwizdać, nie wolno pluć. Pełno tych tablic stoi wszędzie ze wszystkich stron zakazy. I te dzieci, jedyne miejsce, gdzie mogą się jakoś pobawić, to taka mała piaskownica w samym środku. I tam są pilnowani przez dozorcę i przez jego żonę. No i włóczyki postanawia to zmienić. I przechodzi to, akurat się to wszystko dzieje w noc świętojańską, czyli w noc, w trakcie której wyrastają z ziemi chatifnatowie. A wiecie, co to są chatifnaty? Nie wiem, to są takie mądre, ale trochę głupie stworzonka, które są takimi falującymi palcami od rękawiczek z oczami i takimi uszami. I one lubią prąd zasadniczo. Więc chatifnatów można posiać tylko w noc świętojańską, one wtedy wyrosną. No i włóczyki miał z sobą ziarna chatifnatów i je rozsiał po całym ogrodzie ukradkiem, żeby dozorca nie widział. I w noc świętojańską chatifnatowie zaczęli się wyrastać z ziemi. No i co się stało? Stało się mianowicie to, że dozorca miał takie mundur z takimi cudownymi, lśniącymi, złoto-srebrnymi guzikami. A chatifnatowie, jak się urodzą i wyrosną, to są bardzo naelektryzowani. A że było ich bardzo dużo, to te guziki zaczęły tam skwierczeć i nastąpiły wyładowania elektryczne, które sprawiły, że biedny dozorca, a z nim jego żona, uciekli stamtąd. A chatifnaty pobiegły za nimi. No i włóczyki został z tymi dzieciakami małymi i podszedł do pierwszego znaku i go połamał. Dzieciaki były zdziwione, co się dzieje. No i tak zrobili ze wszystkim. W pewnym momencie dzieciaki też oczywiście wszystko połamały. I w końcu biegały po całym ogrodzie, szczęśliwe. Gwizdały, pluły, biegały, tańczyły. Zakładamy czapki. A propos zakazów i nakazów. Zakładamy czapki! Szarapalnik. Dobrze. To, co się dzieje potem, jest niesamowicie ciekawe, ponieważ dzieciaki podchodzą do włóczykija
i oczekują, że Włóczyki teraz się nimi zajmie. A ich było ze 20. No i piękna jest historia, kiedy Włóczyki zaczyna się opiekować tymi dziećmi. I piękne jest też to, że jest to taki obraz właśnie tego, że kiedy te zakazy i nakazy jakoś przestają krępować serce, to rodzi się miejsce na miłość i wzięcie odpowiedzialności. Że w tym momencie Włóczyki zaczyna troszczyć się o te dzieciaki i wiecie, on jest bezradny wobec nich. Mała Mi jeszcze jest z nimi, po prostu się z niego śmieje i mówi, nie dasz sobie rady zupełnie. Jak ty sobie z tymi poradzisz? I tak go nieustannie konfrontuję, mam taki biedny Włóczyki, wiecie. Niezależność, wolność, podróże przez cały rok, po lesie chodzi, mieszka w namiocie, nie ma ze sobą nic. I nagle ma 20 parę dzieci, 20 parę dzieci, którymi musi się zająć. Musi im gotować, musi im wycierać nosek, jak się przeziębią. Takie różne piękne rzeczy się dzieją. Ale on właśnie zaczyna brać odpowiedzialność wtedy też w tym momencie. Potem oczywiście historia się kończy w ten sposób, że kto inny się tymi dziećmi opiekuje. Ale ten moment, kiedy właśnie Włóczyki trochę zdziwiony, że tym, co się stało, tą wolnością, którą nagle zyskał, zaczyna trochę dojrzewać, można by powiedzieć, do tego, żeby zacząć kochać i wziąć odpowiedzialność za kogoś drugiego, słabszego. I to, co się dzieje, to, co jest niesamowicie ciekawe, to okazuje się, że trochę by się to nie stało, gdyby nie to, że połamane zostały właśnie te takie nakazy i zakazy, które krępowały serce do radości, krępowały serce do spontaniczności, do tego, co jest w nas jednocześnie może trochę dzikie, ale też piękne. Przyjąć i przekroczyć. To ten trzeci krok. Bo kiedy zaczynam rozumieć to, co się we mnie dzieje i zaczynam kochać, to jestem w stanie, i tak mówi święty Ignacy, na zasadzie takiej refleksji zrozumieć to, co się ze mną dzieje, i kiedy zaczynają się dziać podobne rzeczy, czy widzę podobne schematy, to zaczyna coś się we mnie dziać. Takiego, co prowadzi ostatecznie do jakiegoś grzechu czy słabości, to mam tę możliwość, czy mam tę świadomość, że mogę tak postąpić, ale też nie muszę. Święty Ignacy zachęca za każdym razem, ale to oczywiście wymaga czegoś takiego jak pewna mniej lub bardziej systematyczna praca, ale praca, która polega przede wszystkim na tym, że staram się budować bazę danych na temat tego, w jaki sposób ja funkcjonuję. I dzieje się to poprzez refleksję, czy poprzez ignacjański rachunek sumienia, o którym myślę, że może kiedyś też będzie warto powiedzieć tutaj, ale właśnie poprzez takie patrzenie na siebie, patrzenie na swoje serce, na siebie samego, na siebie całego, z uwagą, uważność to jest bardzo ważne słowo w duchowości, patrzenie na siebie z uwagą, troską i miłością, po to, żeby głębiej zrozumieć i łagodnie przejść do zmiany. Bo my byśmy chcieli to wszystko od razu rach, ciach, prach. Ok, robimy przerwę na pośpiewanie. Piękny okrzyk. Jest prawie tak samo uroczy jak Mordor. Jest jeszcze parę pomysłów w związku z tą konferencją na nowe okrzyki, ale dajmy sobie czas na to. Hatifnaty są równie inspirujące. Czy Hatifnatowie? Dobrze, moi kochani, coś, co może bardzo nam pomóc w takim właśnie budowaniu bazy danych na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje, na temat moich sposobów zachowania. Ten model, o którym już powiedziałem przedwczoraj i który w końcu chyba nadszedł czas, żebyście poznali, jest takim modelem,
który podobno przypisywany jest świętemu Tomaszowi z Akwinu, który próbuje opisać człowieka w oparciu o... Zawsze mam problem, jak to nazwać. Ale chodzi o taki pojazd z końmi. Karoca, kareta, powóz, dorożka. Łapiecie, macie to w głowie już, ten obraz. Widać dwa konie, tak? Konie, nie słonie. Słonia? To też jest ciekawa opcja ze słoniami. Dwa konie, które ciągną powóz. Na koźle siedzi woźnica i ma też pasażera. I teraz święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że człowiek właśnie jest jak taki powóz. Zaprzęgnięty w konie, ma pasażera i ma woźnicę. I wyjaśnia poszczególne elementy. Zacznijmy od elementu pierwszego, czyli od samego powozu. Mówi, że powóz to jest twoje ciało. To, jak jesteś zbudowany, jak jesteś zbudowana, to, jak wyglądasz, to jest twoje ciało. To ono jest powozem. Idąc dalej, wyjaśniając tę metaforę, konie to taka część twojego ciebie, to taka część ciebie, która jest odpowiedzialna za uczucia, emocje, pragnienia, cała taka energia życiowa, to wszystko, co jest związane z no właśnie popędami, potrzebami, pragnieniami do pewnego stopnia. Może lepiej pragnienia zostawmy na inną część, ale skupmy się raczej na tej takiej... To jest... Niektórzy lubią to określać, nie tylko ja trochę się tym... z racji tego, że może lepszego obrazu trochę nie znajduję w tym momencie. No właśnie taka trochę zwierzęca część naszej osobowości. To nie brzmi jakoś dobrze, a już w ogóle w takim kościelnym klimacie. Natomiast ja bardzo pozytywnie myślę o tej części i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo jak widzicie, to dzięki temu w ogóle powóz się porusza. Teraz woźnica. Co to jest ten woźnica? Rozum. Otóż woźnica to jest rozum, dokładnie. Dokładnie. Woźnica to rozum, czyli cała sfera naszego intelektu i myśli. To, co potrafimy obrobić intelektualnie, nasza zdolność takiej intelektualnej obróbki tego, co poznajemy zmysłami, właśnie to jest rozum. A teraz kto zgadnie, kto jest pasażerem? Tum, 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 tum. Blisko, niewola. Kto? No. Święty Tomasz, Adam VI. Poczekajcie, wiecie... A wiecie, dlaczego święty Tomasz był dominikaninem? Bo wtedy jeszcze nie było jezuitów. Święty Tomasz jest ja. No, kim jest pasażer? Wolna wola, blisko. Serce, szerzej. Głębiej, o jest! Kto powiedział? Ola Jaromin, Polska! Chodzi o duszę! Świętemu Tomaszowi chodzi o duszę. Dusza jest pasażerem. Kochani, i cały bajer polega na tym, że to dusza wie, dokąd jechać. Że cel podróży zna dusza. Ale jak to? Nie rozum? No nie. Według świętego Tomasza, jeśli oczywiście wszystko to jest, co mówię, znaczy ten model jest bardzo, on bardzo pomaga, może mam nadzieję, że też wam pomoże. Według świętego Tomasza właśnie dusza jest tą rzeczywistością, tą przestrzenią, tą częścią naszego ja,
która wie, dokąd jechać. Jak rozumiemy duszę? Duszę rozumiemy jako głębie w nas, to co w nas najgłębsze. To, co w nas trochę jest niedostępne poprzez zmysły też. To jest też część naszej osobowości, która wskazuje właśnie na obecność Boga w nas. Nasze najgłębsze ja. To jest też takie piękne, święte miejsce. Nasze wewnętrzne, głęboko gdzieś ukryte sanktuarium. Świątynia, w którym zamieszkuje Bóg. I poprzez którą On podtrzymuje nasze istnienie. To, że istniejemy, jest skutkiem właśnie Jego zamieszkiwania gdzieś głęboko w nas. Gdzieś głęboko, głęboko, nawet pod samą podświadomością jeszcze pewnie dusza. I słuchajcie, ten obraz, on niesie z sobą naprawdę mnóstwo pięknej możliwości interpretacyjnych. Pozwólcie, że tylko parę. Zobaczcie, że jeśli pozwolimy, żeby rozum stał się takim szefem wszystkiego, to on jest w stanie naprawdę mnóstwo rzeczy wymyśleć. I nawet jest nam w stanie wymyśleć, podkreślam właśnie to słowo, wymyśleć, mam nadzieję, że używam poprawnej formy gramatycznej, czy wymyślić, wymyśleć. Jak to się mówi? Ach, nieważne. Rozumiecie? Rozumiecie. On jest w stanie wymyśleć różne rzeczy. Rozum, który nie ma kontaktu z tym, jaki jest stan powozu, na co ten powóz stać, jakie on ma możliwości, jaką prędkość rozwija, właśnie w jakich warunkach porusza się najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Musi dobrze znać stan powozu, czy apteka nie potrzebuje jakiegoś remontu, czy wszystkie śrubki, czy wszystkie sprężynki, czy wszystkie deski w tym powozie są dobre, naprawione. Musi mieć świadomość tego właśnie, jaki jest stan powozu. Musi też dobrze rozumieć konie, ich temperament, czy to są konie narowiste, czy to są konie spokojne, czy lubią dużą prędkość, czy raczej mniejszą, czy potrafią długo, długo, długo biec, czy raczej są takimi krótkodystansowcami, czy potrzebują długo odpoczywać. Rozum musi mieć też świadomość tego, na przykład, no właśnie, i żeby dokąd jechać, żeby dojechać do dobrego miejsca, musi się skontaktować też z duszą, czyli z głębią. Musi poznać te najgłębsze pragnienia, które właśnie tam są ukryte. Czyli, mówiąc inaczej, jeśli pozwolimy, żeby któraś z tych części, które są w jakiś sposób odpowiedzialne za to, że powóz się porusza, właśnie na przykład gdy oddamy całkowitą kontrolę koniom, no to po prostu one będą robić, co będą chciały. To już w ogóle jest taka część nas, która bez takiej totalnej kontroli, no po prostu robi, co chce. A jak są dwa, to na przykład jeden chce w jedną stronę, a drugi chce w drugą stronę. Wtedy jest taki konflikt potrzeb. I wtedy co zrobić? Co zrobić? Ktoś może pomóc mi z kabelkiem. To są takie uroki pielgrzymki. Didaskalia takie tutaj dla tych wszystkich naszych słuchaczy. Czujecie klimat dzięki temu. Ja to robię specjalnie. Ale kurz, nie? Ale kurz. No właśnie, dobrze rozumieć. Trochę rozum musi być z jednej strony stać na straży. No właśnie tego, żeby powóz dalej poruszał się naprzód, bo jeśli za bardzo będzie ściągał konie i nie będzie pozwalał im, żeby czasami mogły sobie po prostu pobiec na takiej pełnej prędkości, no to one się zrobią nerwowe, spięte, będą się zrywać co jakiś czas i tak będzie, że będzie tak powoli, 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 a jak się zerwą, to już po prostu popłyną, polecą po całości. Chyba wiecie, o czym mówię. Prawda? No a z drugiej strony właśnie, jeśli będą ciągle na hamulcu takim ręcznym, no to się zmęczą. To się bardzo zmęczą.
A jak się będzie je po prostu ciągle właśnie poganiać, w pewnym momencie padną. Po prostu padną. Także kiedy dochodzimy do badania swojego serca, do pracy nad sobą i do myślenia o sobie, potrzebujemy naprawdę bardzo takiego szerokiego patrzenia na nas samych i rozumienia tego, w jaki sposób działamy. Czyli mówiąc inaczej, poznaj swoją instrukcję obsługi. Jesteś niepowtarzalnym egzemplarzem. Nie ma po prostu tak, że Pan Bóg wypuszcza jakąś serię iPhone'ów i po prostu jest instrukcja do każdego z nich i każdy z nich działa tak samo. Pan Bóg, jak już coś tworzy, to jest artysta. To jest wielki artysta, więc tworzy dzieła niepowtarzalne. Każdy z nas jest takim niepowtarzalnym dziełem, które ma... Bracia, puśćcie nas, puśćcie. Który ma swoją własną instrukcję obsługi. Więc dobrze ją po prostu poznać. A jak powiedziałem, nie da się tego zrobić, jeśli się tego boimy i czegoś nie chcemy i odcinamy to w sobie. Kochani, kiedy mówimy, żeby tak już troszkę zamknąć ten temat o akceptacji samych siebie, to jest ostatnie zdanie. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Akceptacja samego siebie to nie jest adoracja samego siebie. To są dwie różne rzeczy. W akceptacji samego siebie nie chodzi o to, że teraz stawiam siebie w centrum i mówię, że wszystko, co jest we mnie, jest absolutnie dobre, jestem takim cudownym egzemplarzem, 100% po prostu doskonałości, wspaniałości i piękna. Akceptacja samego siebie to jest pojednanie się z samym sobą takim, jakim jestem. To jest przyjęcie siebie takim, jakim jestem. Wiecie, co się dzieje w tym momencie? Człowiek, który akceptuje samego siebie, czy przyjmuje samego siebie, nareszcie ma tę cudowną okazję do tego, żeby przestać się sobą zajmować w końcu. Nieakceptacja siebie generuje jeden z takich najsilniejszych chyba, jedną z najsilniejszych postaw naszego serca. Nieustanne zajmowanie się sobą, żeby siebie zmienić. Ciągle jeszcze muszę tutaj muszę polerować moją aureolkę w taki sposób i myślę nad tymi technikami polerowania aureoli. No właśnie, jaka tutaj najlepiej pasta by do tego posłużyła, jaka technika, jaka metoda, że w końcu ta aureola, jak się to położę na głowę, to tak zabłyśnie, że wszystkim szczeny do ziemi opadną. Trochę tak przesadzam, wiem, nie. Wszyscy tak polerują aureolki, żeby innym szczeny, ale tak przynajmniej może jednej, dwóm osobom. Najbliższych, tak. Żeby trochę opadła. Ale naprawdę, kiedy przestajemy się zajmować sobą, jest szansa na to, że możemy zwrócić nasze spojrzenie na ludzi, którzy są wokół nas. I jeszcze pełniej zacząć po prostu, no właśnie, widzieć dobro, widzieć Boga, widzieć Jego obecność, okazywać miłość, kochać i okazywać też miłość innym i prowadzić ich do tego, żeby oni też mogli zrozumieć głębiej to, jak wielkim dobrodziejstwem jest miłość i jak wielką moc ma pojednanie też z samym sobą. Nie oznacza to oczywiście, że dopiero wtedy będziemy w stanie kochać ludzi. Ale myślę, że to jest temat na kolejną konferencję, która mówi o tym, że kochać możemy już tu i teraz takimi, jakimi jesteśmy, z takim sercem, jakie mamy. Co daj, Panie Boże. Amen.